Gmina Toszek, jak zapewnia burmistrz, jest przygotowana do wprowadzenia zmian wymuszonych nową ustawą dotyczącą gospodarki odpadami. Pracujemy od ponad roku dosyć intensywnie nad nowym systemem odbioru odpadów komunalnych u nas w gminie. Zgodnie z nową ustawą przyjęliśmy pod koniec grudnia, Rada przyjęła uchwały związane z działaniem systemu. Obecnie jesteśmy po konsultacjach, pierwszych konsultacjach z mieszkańcami. Odbyło się 16 spotkań we wszystkich sołectwach i w Toszku. Osobiście uczestniczyłem w spotkaniach. Przedstawiliśmy mieszkańcom zarysy nowego systemu. Przedstawiliśmy także obowiązki, jakie są po stronie gminy, ale także po stronie mieszkańców. Jesteśmy w trakcie zbierania deklaracji od mieszkańców i w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. Także praktycznie ja myślę, że do końca maja będziemy całkowicie przygotowani na to, żeby z dniem 1 lipca przejąć całą gospodarkę odpadami na terenie gminy. Do przejęcia jeszcze 3 miesiące, teraz jednak jest czas na przygotowanie. Do końca marca trzeba było złożyć deklaracje dotyczące ilości osób zamieszkujących daną posesję. Jak wypełnić deklarację, to najczęściej zadawane pytanie podczas spotkań z mieszkańcami. To, co mnie najbardziej cieszyło, to duża frekwencja na tych spotkaniach i też dużo pytań, tak? Bo to świadczy o tym, że mieszkańcy są zainteresowani i że to jest dla nich istotna kwestia. Natomiast głównie pytania były związane z funkcjonowaniem samego systemu, z tym, jak wypełnić deklarację. Tak? Tam bardzo dużo wątpliwości budziło, kogo należy wpisać w deklarację, a kogo można pominąć, bo ustawa tutaj mówi wyraźnie, że tylko płacą osoby zamieszkujące, tak, daną posesję, czyli nie zameldowane, a zamieszkujące. To budziło wiele kontrowersji. Także były pytania o to, czy dzieci są liczone jak osoby dorosłe, jak ten system będzie u nas ogólnie funkcjonował. Także pytań było sporo. Na przełomie kwietnia i maja odbędzie się jeszcze szeroka kampania informacyjna na temat nowych zasad. Póki co przypominamy, że uchwalone stawki opłat wynoszą 14 zł za odpady zmieszane oraz 8 zł za odpady segregowane. W gminie Toszek segregacja będzie odbywać się w sposób następujący. Będą segregowane odpady typu papier, jest to worek niebieski, szkło worek zielony, metal worek czerwony, odpady zielone, worek brązowy i odpady tworzyw sztucznych, jest to worek żółty. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, można powiedzieć, że już od ponad roku taki system pilotażowy funkcjonuje. Do tej pory za to płaciła gmina. Jest system oparty na workach, mieszkańcy są do niego przyzwyczajeni. On funkcjonuje naprawdę, naprawdę dobrze, także myślę, że my akurat w tej kwestii nie będziemy mieli zbyt dużych problemów, a to, co jest istotne, to odpady segregowane są po prostu tańsze, więc myślę, że tutaj to jest spora zachęta dla nas wszystkich, bo każdy, jak wiadomo, jak ma coś ze swojej kieszeni wysupłać, to woli zapłacić mniej niż więcej, więc tutaj myślę, ten aspekt ekonomiczny, ale także podnoszenie świadomości ekologicznej się przyczyni. Kolejna ważna i często poruszana kwestia to częstotliwość wywozu śmieci. Odbiór odpadów został ustalony w następujący sposób. Jest on zróżnicowany pod względem tego, czy jest to zabudowa jednorodzinna, czy wielorodzinna. W zabudowie jednorodzinnej jest to odbiór co 2 tygodnie, zarówno tych odpadów zmieszanych, jak i segregowanych. W zabudowie wielorodzinnej segregowane odpady będą odbierane co 2 tygodnie, natomiast te zmieszane co najmniej 2 razy w tygodniu, na przykład na osiedlu. Będzie to co najmniej 2 razy w tygodniu. Poza tym mieszkańcy, jeżeli mają większą ilość tych odpadów, będą mieli, powstanie gminny punkt zbiórki selektywnych odpadów i tam mieszkańcy w dowolnym czasie mogą sobie te odpady zawieźć. Ta opcja nie będzie wymagała dodatkowych opłat. To samo dotyczy odpadów wielkogabarytowych, gdzie też w każdej chwili będziemy mogli te odpady odwieźć do tego punktu. Jednak planujemy 2 razy do roku zbiórki tak zwane od mieszkańców. Będą to zbiórki objazdowe. Do tematu śmieci i nowych zasad będziemy wracać.